Co my tu robimy? Wszystko, siema. Jemy. Jemy. I tak się nazywa ten kanał, bo będziemy na nim jeść. Padliśmy na pomysł, że w naszym życiu jest taki okres, kiedy robimy kanały, bo robimy swoje kanały. No, po prostu robimy. Nie wiem, czemu robię kanał, po prostu robię. Trzeba żyć z czegoś. A, dokładnie. I wymyśliliśmy, że fajną odskocznią od rytmy byłoby zrobienie kanału, na którym możemy mieć wyjebane absolutnie to, co robimy. Wykurwane. Wypierdolone totalnie w to, co tu jest i co słychać i co jest tutaj widoczne, co powoduje, że jest to zajawa. No, a jeszcze większą zajawą naszą jest jedzenie. Tak, lubimy jeść. Więc uznaliśmy, że możemy zrobić kanał o jedzeniu, mieć wyjebane wynik. To będzie kanał, jeżeli wszystko. Lubicie oglądać coś do jedzenia, to właśnie to jest kanał. To jeżeli jest... siedzicie tak. o trzeciej w nocy tak. i oglądacie tak. żarcie, to jest ten kanał. To jest kanał do tego, że jak macie gastrofazę albo coś, chcecie sobie coś zjeść, albo macie to jedzenie, włączacie jecie. Sobie takich ziomali tak. i oglądacie i jecie sobie dzisiaj razem. Mamy na przykład burgera Drwala. O tak. Mamy 5 burgeri Drwala. Zamówiliśmy wszystkie wersje. Pudełko ładne zrobiliśmy. Mega ciężko było to dostać w ogóle. I udało nam się dostać dzień przed premierą. Koleja na dzisiaj... pół kilometra przed makiem. Tak, bo jest dzisiaj dzień przed premierą, tak jak powiedziałem już wcześniej. Spróbujemy, zrobimy test smaku, wybierzemy, kto jest najlepszy. I co, jeżeli chcielibyście więcej odcinków. A ty, kurde, nie powiedziałem, subskrybujcie, to jest bardzo no, ważne. No możecie, no przydać. Musicie, bo to. Ale z dzwonem, że. Znaczy mamy wyjebane zasięgi generalnie tak. na tym kanale. Bo to jest dla beki robione i to będzie wyglądało surowo i będzie wyglądało beznadziejnie. Ale nie skupiasz się na tym jak żresz, więc smacznego. Mamy zajebiście dużo pomysłów na odcinki. Ale docenimy, jeżeli wy też nam napiszecie jakie odcinki byście chcieli, więc dajcie znać w komentarzach, to no. jest ważne. Dobra, jest tak, burger Drwala, burger podwójny, burger Drwala na ostro, burger Drwala z żurawiną i burger Drwala z kurczakiem. Kurczakiem. A czemu mi tu masłem orzechowym wali? Masłem orzechowym nie, któryś? Nie, powinno walić masłem orzechowym, w sensie jest tak, że jadłem... No masłem orzechowym mi tu wali. Masłem orzechowym, no, to się czujesz? Odbiera. Czekaj. Popcorn? To jest zwykły? Dobra, to jest z żurawiną, mu się tu leje jakiś. Czekaj, ten. Czekaj, weźmy na bok to wszystko. To jest zwykły. Ale brzydkie co jest? Co to jest? To jest bo... Muszę zrobić zdjęcie, patrz. Bekon. Muszę zrobić zdjęcie, to właśnie w chuj przecież. Ciągamy. Generalnie jest przerąbana opcja. Tego. Chcesz ten bekonowy moment, czy nie? No, daj mi ten bekon. Mega ciężko jest zamówić burgera, bo kiedy my to robimy, jest jeszcze niedostępny. Drwala, co ładne. No, burgera Drwala. No. Kiedy my to robimy, jest opcja, że taka, że on jest jeszcze niedostępny. I jest dostępny chyba tylko w jednej restauracji w Warszawie. Kolejka i tak. Tak, i była giga kolejka, przez to, że jest dopiero od jutra. Bo nagrywamy, jak jest niedostępny. No dopiero jutro będzie za hardcore. I no jest przerąbana opcja, żeby go dostać. Dobra, spróbujmy go, bo jak smakuje. A co to jest za bekon, ty? Czy smakuje tak samo jak zawsze? Zajebisty. Ale ja wolę na ostro, to nie jest na ostro. Ale i tak jest git. Wiesz co mnie f***a? Co jest za sosik w nim? To nie ma on go on tak wysusza strasznie mocno. Strasznie wysusza. Wysusza? No. Czy jadłeś podwójnego? Podwójny wysusza? Nie, ja z żurawiną. Ja z żurawiną jadłem. A z tym sosem spróbuję jeszcze, poczekaj. Zajebisty. Ale ten nie jest dobry. Lepszy jest ten ostry. Jest chyba sos dodatkowy tam. A nie wkurza cię, że ten ser tak Panie. Zostaje w co mordzie? Co ser robi? No f***a, bo tak no zostaje nie, no, w mordzie. No nie, kalembert jest zajebisty. Panie Roman, no kalemberci. Zajebisty gadasz. Czyli... Ten bekon. Bekonu? Dobra, spróbuję bekonu. Bekon jak bekon. Bekon jak bekon. Akurat bekon w baku jest dobry. Właśnie nie był zawsze dobry, ten jest jakiś dobrze przypadek. Nie, akurat bekon w baku jest dobry, stary, jadłem w innych restauracjach. Strasznie. Dobra. Dobra, zostawmy się na inne. Na razie na tego. Spróbujmy. Podwójnego bym teraz wziął. To jest podwójny? O Jezu, no. To burger Drwala, wersja podwójna. No to ten kurwa wysusza stary fest. To on wysuszy, no. Zobaczysz sobie. To jest samo mięcho, to mięcho w maku jest takie suche. Czekaj, pokażę. To jest wiór. Ale to się różni tylko tym, że ma dwa mięsa, tak? No. No nie, no to jest wiór to mięso. Kurwa trociny. Ale tak dobra. Dobra. W sensie... No, ale tu jakby jakiś ser był między tym. Ale jeszcze mięchem. Bardziej zapycha. No mówię, jest tak, jest taki, to ciężko zjeść, naprawdę. Jakby był taki ser między tym mięchem, bo sosik coś, bo jest tak. takie suche. No. No już wolę tego. No, podwójnie gorszy. Bo ciężko go pierdolić. A w ogóle, ej, czy mi się wydaje, że ta bułka jest inna niż w zeszłym roku była, bo w zeszłym roku była taka chyba bardziej suszona? Tak? Nie było tych kawałków tego bekonu, mi się wydaje. Czy wiem, że była osypka była, ale nie było takiego kawałku chyba. Mi się wydaje, że grubsze kawałki są teraz w tym roku. Nie pożałowali na premierę. Nie pożałowali na premierę. O, ostry. No to dawaj go, ten jest git. Dobra, ostry mówisz lepszy? No ja lubię, ja tylko takiego zamawiałem. On się wydaje, że... Niedojadków, muszę na jakich niedojadków? To będę jadł zaraz. No. To na razie jest test. Dobra, ostry, poka. I co, no mi się wydaje inny. I czym on się niby różni, bo tego jadłeś już mówiłeś. No jest jalapeno i jest sprażona cebulka, tam chyba nie ma. Czy jest? Nie widziałem. No jest jalapeno, na pewno. Sos jest inny, lepszy. Ale ja w ogóle sosu nie dostałem. Jak to?
No mało jakoś. Nie, jest ten zielony, jest ten. A ja też mam tak mało te. Patrz, ja mam tylko tutaj, poza bułką. Tak, i no jest ten dodatkowy sos, no. No. No i dlatego jest lepszy. Ale... Nie wiem, czy ja lubię ostro, tak szczerze. Ja lubię ostro. Jakiegoś sosu bym dolał, no którego? No. Dobra. Zielony sos. Ja bym się zatrzymał w tym miejscu, bo musimy zrobić miniaturkę. Tak? Więc widzowie, poczekajcie, musimy zrobić miniaturkę. A jaką robimy? No to kurwa nie wygląda jak rzecz na miniaturkę. No i co ty chcesz zrobić? Weź dostać do buzi. Czekaj, bo tu strasznie ciemno, dużego. Kurwa, bo więc się tego nie będę trzymał w mordzie. Dobra. Nie wiem, czy coś takiego git? Zobacz. Mhm. Ja, zjebus. No jest rozpierdol z tym. Ja sosu nie dostałem, oddaj mi te kawałki. Opie się, co tam. Dobra, teraz tak, spośród wszystkich, których jedliśmy, chyba ostry najlepszy. No. Ostry, potem jest ja ten pierwszy. Ja bym modyfikował tego, weź tu jakiś plastry sera, daj. Ej, czemu nie ma sera? Nie, jest sera, ale taki... Czemu normalnego? Czemu nie ma takiego? Czemu normalnego sera nie ma, no? Z cheeseburgera, nie? Dobra, i to jest teraz mój faworyt, bo mój jest żurawinowy. Nie, uważam, że z kurczakiem... To dawaj z kurczakiem na końcu. Dobra. Weźmy tego, bo ten jeszcze ma wołowinę, nie? Normalnie. Tak, ale ten jest zajebisty. Tak. Ja tego jadłem za każdym razem. Uwielbiam no może, go. Bo ja nawet go nie próbowałem. Bo to jest połączenie słodyczy, stary. No to ma sens. To może to mi... No to masłem orzechowym waliło. Może to z masłem orzechowym. Weź teraz też. To. To jest zajebisty, żurawinka. Stary. To jest najpyszniejszy na świecie. Dobra. Tak, zajebiste. To jest to. Też spoko, ale... To jest absolutnie ten smak. No nie wiem. Jest idealny, stary. No też żurawinka taka. Jakbym na gastrubie był to... Nie, nie ma idealniejszego burgera. Zajebisty jest. Ale ty zawsze, ty ostatnio też gdzieś byliśmy, to kurwa z dżemem burgera wziąłeś. No bo jest zajebisty, o to chodzi. Jest dojebałem. Zwrotem. No chyba na ostro. Dobra, ostatek. Ale z kurczakiem też nie jadłem poka tego. Z kurczakiem jest gównem. Co? Tak, to powiem wprost. Jak ktoś zamawia z kurczakiem... Tak dalej? Nie. Nie? Chyba albo jest? Nie wiem. Poka. Ale to wygląda w ogóle. Tak, kurwa, kawałek tego. No. Nie, no są te same sosy. Hubert jest kurczakiem. No. Mhm. To jest jak ten nuggets po prostu. Mhm, niedobre. Chujowe. Nie no, wcale nie takie złe. Moje zdaniem gówno. A mi nawet smakuje. Dobrze. Dobre. I monia. Ja lubię te kurczaki, to jest jak nuggets po prostu. Nie, dobra, bo mi się wołowina może przejadła w maku. Dla mnie... Tak, kurwa, wiesz. Dla mnie personalnie, żurawinowy, ostry, pojedynczy, podwójny kurczak. Dla mnie no ja chyba bym ostry, żurawinowy, bo w sumie tamte to są takie basic straszne. No i zwykły ten, chociaż ten kurczakowy też git. Lepszy niż ten podwójny. No. Ty, jeszcze mam tipa dla was, że jak idziecie do Maka, jest duża kolejka. Na przykład jak zamawiacie sobie teraz Burger Rywala, bo z Burger Rywala jest duża kolejka. To jest tipasek, że trzeba wejść na apkę Maka, zamówienia i odbiór. Wybierasz restaurację i masz normalnie menu i możesz odebrać sobie to a zamówienie wcześniej. A możesz customizować, co? Tak. No kurwa, zajebiste, tak, bo na Uber tak. I teraz ludzie stojący w Maku przed nami stali w kolejce do tego, żeby zamówić, a my staliśmy już z zamówieniem, więc byliśmy dużo szybciej. I czekaliśmy z nimi w kolejce i żeśmy sobie weszli po prostu tak na wyjebane, bo mieliśmy już te zamówienia. Weźmy ten plaster sera w pierdol. Zwykły? No dawaj. A masz taki topiony? Nie. Sera. Nie mamy sera? No to chuj. Dobra. Kto więcej o kurwa? Jaki syfek na szkanek. Ej widzowie. Dobra. Powiedzcie nam więcej. Powiedzcie nam, co byście chcieli jeszcze zobaczyć, co możemy opierdolić. Bo to my generalnie opierdolimy wszystko. No joke, możemy naprawdę coś zamówić i opierdolić. Do tego jest ten kanał. Zobaczymy ile uciągniemy, nie wiem. Plan jest taki, że co dwa dni będziemy publikować. Ale czy się uda? Ciekawe. Tydzień się uda, kurwa, max i będzie tyle. Dobra, to co, elo. Jak to nie chcesz tego zjeść? No po co odcinki sobie. Serio? No. Myślałem, że będziemy wpierdolić, nie moglibyśmy coś... Bo co w sumie na innych odcinkach będziemy robić? No nie wiem. Bo takie taste testy moglibyśmy, wiesz, oglądać sobie na necie coś i wpierdolić w trakcie. I mówić trochę o jedzonku, oglądać jakieś gówno. No. To jest dobry pomysł. Mamy smaka, jedzą smaka. Mamy smaka, jedzą smaka. Mamy smaka, jedzą smaka. No. Dobra widzowie, dzięki. Siema. Zobaczymy za dwa dni. Padajcie na inne filmy. Dobra. Git? Git zajebiście. Zmontuję to, co? Dzisiaj, jutro? Kiedy chcesz, no. Dobra.